dzisiejszym odcinku zajrzymy do Dębowego Gaju, małej wioski leżącej w powiecie lwóweckim na lewym brzegu Młynówki. Przez pierwsze 2 lata po wojnie wioska nosiła nazwę Dębice, którą w 1947 roku zmieniono na Dębowy Gaj i tak już pozostało do dzisiaj. Wieś założono w XIII wieku. Od XV wieku Dębowy Gaj był własnością rodu Cedlic, którego członkowie wybudowali tu zamek. W początkach XVII wieku zamek został przebudowany na późnorenesansowy pałac. Niestety dziś już nie pozostało nic z jego dawnej świetności, ale warto spojrzeć na mury, za którymi w ciągu minionych wieków toczyło się życie. W okresie wakacyjnym warto zorganizować nieco dalsze wycieczki poza teren samego powiatu bolesławieckiego, a też nie trzeba zbyt daleko jechać. Wystarczy znaleźć się na ziemi lwóweckiej, żeby trafić do chociażby Dębowego Gaju. Tutaj taką niezwykłą atrakcją jest dawny dwór, dawny taki wręcz zamek, z którym związane jest nazwisko Ignacego Ponińskiego, polskiego arystokraty, który tutaj mieszkał. W tej chwili stoimy z kamerą przy bramie wejściowej na dziedziniec tego obiektu. Oczywiście pałac w tej chwili jest ruiną ogromną, ale warto wspomnieć, że kiedyś w czasie II wojny światowej, właściwie u jej schyłku, ten obiekt był wyznaczony wręcz skarby. Tym się zajmował specjalny taki naukowiec niemiecki Grundmann. Na ile tutaj rzeczywiście jest to prawdą, to naszego pałacu został w wyniku zawarcia małżeństwa baron Heinrich von Reichenbach. W historii zapisał się jako ten, który przegrał spór prawny z Radą Lwówka Śląskiego i został skazany na karę grzywny za nielegalne ważenie piwa w Dębowym Gaju, leżącym w obrębie miejskiej mini piwnej w 1954 roku. Budynek był remontowany na przełomie XIX i XX wieku. Uszkodzony podczas wojny, z czasem popadł w ruinę. Tutaj przy samym wejściu można zobaczyć jedno z bardzo wiekowych drzew. Takich jest tutaj więcej roślin. To wszystko było jakby częścią takiego zielonego otoczenia dawnego tego dworu tutaj w Dębowym Gaju. Warto wspomnieć, że kiedyś to był jeden z takich bardziej okazałych tutaj obiektów w całej okolicy, ale przy nim zostały jeszcze ruiny innych obiektów towarzyszących temu dworowi. No a sama ta główna budowla, mimo tego, że jest ruiną, to imponuje swoją wielkością, no i sposobem jej wzniesienia. Budowla została założona w rzucie prostokąta, była trzykondygnacyjna, sześcioosiowa, z okazałym portalem, który powstał w czasie przebudowywania zamku na pałac w latach 1618-1621. Półkolista zdobiona arkada podtrzymywała gzyms z kartuszami herbowymi. Okna pałacu były prostokątne i półkoliste w kamiennych opaskach. Nie jestem w tym miejscu pierwszy raz, ale zawsze zwracam uwagę na bardzo ciekawy materiał budowlany, który tutaj jest. To jest taki czerwony czy różowy piaskowiec. Oczywiście widać, jak mocno przez te wszystkie lata, kiedy po nim ściekają wody, ta ściana jest zerodowana, już zniszczona. No a oczywiście wchodząc przez te takie otwory okienne porozbijane, niektórych zostały jeszcze parapety. No trzeba się liczyć z tym, że nie jest to najmądrzejsze działanie, ponieważ tutaj ciągle mogą spadać jakieś kamienie, jakieś głazy i lepiej to rzeczywiście obejrzeć sobie z zewnątrz, nie narażając się, zwłaszcza wtedy, kiedy jest jakiś wiatr, jakieś takie niekorzystne warunki, na to, że coś się tutaj może wydarzyć, jakieś nieszczęście. We wnętrzu można zauważyć resztki takich urządzeń, które służyły do zawieszania różnego rodzaju kotar, takich dekoracji. Czasami tutaj widać tkwią w ścianie takie kółka metalowe. Zapewne na tym wieszano jakieś tam kotary czy jakieś przesłony poszczególnych pomieszczeń, ale widać też zwisający z tego górnego części, z tej górnej części łuku hak, na którym zapewne wisiał żyrandol. Te pomieszczenia sprawiają wrażenie takich bardzo surowych, solidnych, ale oczywiście kiedyś one były pokryte tynkiem. Teraz można zauważyć, jaka była konstrukcja tych wszystkich elementów tutaj. No, wszystko to jest bardzo ciekawe, ale powtórzę raz jeszcze, nie zachęcam jednak do włażenia ją nad całą konstrukcją tego obiektu.
Podobno pałac w Dębowym Gaju w czasie II wojny światowej miał sporo szczęścia. Wprawdzie na budowlę spadła bomba, ale nie wybuchła. W efekcie oprócz wyrwy w dachu i częściowo zniszczonego stropu, pozostała część uchowała się bez uszczerbku. Nasza budowla konsekwentnie z roku na rok popadała w ruinę, by osiągnąć stan, jaki możemy oglądać dzisiaj. To jest pozostałość po pokryciu dachowym całym tutaj. Ciekawa bardzo jest też taka dziurka niewielka. Widać, że on był, te poszczególne elementy tego łupku były mocowane za pomocą jakichś tam ćwieków, a też jest zastanawiająca bardzo duża grubość tego pokrycia. Takie płytki tutaj na tym dachu całym były umieszczone. Zresztą najlepiej jest skonfrontować dzisiejszy stan ze starymi zdjęciami, z widokówkami, gdzie bardzo dobrze widać cały ten pokryty łupkiem dach. No ciekawe, że to takie elementy się tutaj gdzieś znalazły w okolicy. Przy pałacu w Dębowym Gaju rozciąga się park, który powstał w XVIII wieku. Dziś już dawne założenia parkowe zarosły leśną gęstwiną, spośród której wybijają się jesiony, graby, klony i topole. Przypałacowy park był niegdyś pięknie zadbany. Oczywiście dzisiaj jest tu mnóstwo samosiejek, które zasłaniają te takie historyczne, powiedziałbym, pomnikowe drzewa. Niektóre są naprawdę ogromne, ale tutaj widać budynki, resztki budynków, oranżerii, innych pomieszczeń, a park ciągnie się bardzo daleko. Zresztą warto po prostu tędy przejść i zobaczyć, ile tu jest tych ruin i jak pięknie ten park był kiedyś przepomyślany, jak pięknie były te wszystkie tutaj rośliny nasadzone. Ruiny pałacu w Dębowym Gaju znajdują się w pobliżu drogi tutejszego kościoła filialnego świętego Maksymiliana Kolbego. Świątynia powstała z dawnej XVII-wiecznej kaplicy grobowej. Warto też zwrócić uwagę na budynek dawnej karczmy sądowej. To tu odbywa się. Ten napis informujący o przeznaczeniu tego budynku wyziera spod tych warstw farby, które później prawdopodobnie były kładzione. Karczmy sądowe to były takie obiekty, w których no nie tylko się można było posilić czy czegoś napić, ale też wtedy, kiedy rozstrzygano jakieś spory, które musiał najczęściej tutaj załagadzać. A to już fragment linii kolejowej Doliny Bobru, łączącej Jelenią Górę z Lwówkiem Śląskim. Linia, która dziś jest już nieczynna, powstała w latach 1904-1909 i jest jedną z niewielu tak pięknych i malowniczych tras kolejowych w Polsce. Budowana pierwotnie dla zaopatrzenia zapory wodnej w Pilchowicach, była jednocześnie przedłużana na jej północnym odcinku. Pociąg na prawie 30... Otóż ta rampa, dość solidnie wykonana, to było miejsce, gdzie stąd z tych wagonów, które tutaj podtaczano w czasie walk w lutym 1945 roku, z tych wagonów zjeżdżały ciężkie wozy niemieckie, które wkraczały tutaj do walk. Warto wiedzieć, że Dębowy Gaj był taką linią, przy której w zasadzie zatrzymało się niemieckie natarcie. Natomiast później dochodziło tutaj tylko takiej wymiany ognia. Gdzieś w tych okolicach doszło też do jednego z takich znamiennych wydarzeń. Otóż z bardzo dużej odległości pocisk wystrzelony przez Niemców z ich działa pancernego trafił czołg sowiecki, ale oprócz tego, co mówię w tej chwili o wojnie, to warto wiedzieć, że nieco dalej stał bardzo ładny budynek stacji kolejowej tutejszej, Dębowy Gaj. No dzisiaj jego nie ma, ale podejdziemy, zobaczymy, co po nim zostało. Widać, że te tory nie są zbyt często używane. Zresztą same podkłady kolejowe już mocno zniszczone świadczą, że linia ta straciła wiele na znaczeniu. Warto też zobaczyć, że wracając do samej rampy kolejowej, była ona bardzo solidnie przygotowana i miała oprócz tych podjazdów takich służących po prostu podjeżdżaniu różnych samochodów, które zabierały to, co tu było do rozładowania, ale też tymi podjazdami zjeżdżały ciężkie wozy bojowe niemieckie, które tutaj dostarczano w trakcie walk. Rampa nie jest zbyt duża, ale wystarczyła do tego, żeby tutaj można było takimi działaniami po prostu takie działania prowadzić, żeby tutaj można było tędy sprzęt bojowy dostarczać. Od 2016 roku pociągi przestały jeździć tą trasą ze względu na opłakany stan torowiska.
Warto podkreślić, że tworzenie linii w tak trudnym terenie wymagało od projektantów i budowniczych niemałego wysiłku. Należało wykonać wiele nasypów w wielu miejscach, dokonać przekopów i wybudować wiele mostów. Wzdłuż linii wybudowano również 7 stacji kolejowych, w tym tę w Dębowym Gaju. Tutaj ułożony był drugi tor. Kończył się tam, gdzie jest taka betonowa ściana. Były oczywiście odpowiednie odbojnice, które zabezpieczały w czasie przetaczania tutaj wagonów przed takim gwałtownym zatrzymaniem się gdzieś tam na murze. I warto zauważyć, że ta bocznica mogła też służyć do mijania się pociągów. Bo tutaj jest w tej chwili jedna tylko nitka kolejowa ułożona, więc żeby można było się w dwóch kierunkach poruszać po tym torowisku, należało znaleźć miejsce, gdzie mogły pociągi się po prostu mijać, oczekiwać, aż jeden przejedzie. I dalej idąc, dojdziemy do tego miejsca, gdzie stał bardzo naprawdę malowniczy budynek tutejszej stacyjki kolejowej. Przynajmniej można zobaczyć, jak on wyglądał na dawnych zdjęciach, które zostały w kilku takich ujęciach wykonane. Szyny kolejowe sprowadzono z oddalonej aż o 700 km huty BVC Bochum w zachodnich Niemczech. Na najstarszych szynach widnieje data 1881 rok. Stacja kolejowa, budynek w zasadzie tego maleńkiego przystanku, był tutaj, gdzie są te gęste krzaki. Tam można się doszukać resztek cegieł. Niestety niewiele tych pozostałości po tym dworcu niewielkim też zostało. To, że są puste słupy, świadczy o tym, że przestała tutaj już być prowadzona jakakolwiek komunikacja osobowa czy towarowa, bo kiedyś, jeszcze niedawno, można było znaleźć taki niewielki rozkład jazdy. A takim widomym znakiem, że rzeczywiście w tym miejscu był kiedyś maleńki dworzec kolejowy, jest peron wyłożony takimi solidnymi kamieniami. No, prawdopodobnie to torowisko z chwilą, kiedy już w ogóle przestanie być potrzebne, też zostanie całkowicie zlikwidowane. A jeszcze raz powtórzę, to była kolej Doliny Bobru. Kolej, która pozwalała pasażerom pociągów obserwować bardzo piękne tereny tutaj nad właśnie tym ciekiem, nad tym naszym Bobrem. Będziemy jeszcze dzisiaj nad nim, ponieważ to była linia, która miała duże znaczenie w czasie walk pod koniec II wojny światowej. To tutaj się ścierali właśnie Niemcy z Rosjanami. Za Bobrem jest Sobota, a jeszcze wcześniej nad taką odnogą, która wpada do rzeki, która jest, jak to się często nazywa, takie właśnie cieki młynówką, funkcjonował młyn. Do dzisiejszego dnia pięknie zachowane są różne urządzenia i przepusty po tym obiekcie. Obudowę linii kolejowej łączącej Lwówek Śląski i Wleń z Jelenią Górą, a tym samym z innymi ważnymi ośrodkami przemysłu, zabiegali na początku XX wieku przedsiębiorcy prowadzący wydobycie kamienia w licznych w tej okolicy kamieniołomach. Zabiegał właściciel lwóweckiego browaru, leśnicy, organizacje turystyczne, zabiegały i lokalne władze. Dziś te ostatnie zabiegają o modernizację linii, na której od 3 lat pociągi już się nie pojawiają. Na zapleczu dawnego budyneczku stacyjnego tutaj w Dębowym Gaju jest bardzo ciekawa ściana, właśnie którą wyrąbano w skale w takim różowym piaskowcu, z którego część tych bloków można zobaczyć w tutejszym pałacu, ale oprócz tego tutaj tej skarpy, która jest wcięta po to, żeby można było tutaj tą stacyjkę porządnie umieścić, to warto wiedzieć, że w wielu miejscach, żeby kolej ta Doliny Bobru mogła przebiegać, były właśnie takie wycinane fragmenty, gdzie tuż pod tymi skałami przebiegała linia kolejowa, a do wszystkich tych dworców, takich malutkich, prowadziły pięknie na owe czasy przygotowane takie drogi wyłożone kamieniem, i do dzisiejszego dnia ta droga, chociaż już nie służy tak jak kiedyś przy chodzeniu ludzi na ten przystanek kolejowy, ta droga jeszcze przez wiele, wiele lat będzie przypominała tamte czasy, kiedy właśnie takimi traktami wyłożonymi specjalnie, żeby nie było błota, ludzie docierali do stacji kolejowej i stąd oczywiście mogli dojeżdżać do Jeleniej Góry, mogli dojechać do Lwówka, a tam, gdzie była już stacja taka węzłowa, stamtąd ruszali gdzieś dalej.
Będąc w Dębowym Gaju, warto odwiedzić dawny młyn, w którym powstała współczesna elektrownia wodna. Warto zwrócić uwagę na wiele elementów starej turbinowni, które udało się zachować podczas inwestycji. Nurt młynówki również współcześnie jest wykorzystywany do napędu turbin. Na miejscu, gdzie kiedyś był młyn wodny, funkcjonuje nadal taka maleńka elektrownia. Warto zwrócić uwagę na wszystkie tutaj urządzenia, między innymi na most drogowy tej szosy, która prowadzi między innymi do Soboty, ale widać, że te wszystkie tutaj brzegi umocnione kiedyś betonowymi takimi obramieniami są tutaj pielęgnowane, są konserwowane. To wszystko powoduje, że te urządzenia w Dębowym Gaju są dalej i dach jest położony teraz nieco wyżej. Elektrownia wybudowana została w 2015 roku. Udało się zachować ściany dawnego młyna, a także odrestaurowano kamienny mur. Woda zawsze dodaje niezwykłego uroku okolicy, a wtedy, kiedy są takie jazy jak tutaj w Dębowym Gaju, jest to miejsce naprawdę szczególnie miłe. Natomiast w porównaniu z całą wielkością tej miejscowości obiekty tutaj wznoszone wydają się być naprawdę ogromne. Zabudowania dawnego młyna, magazynów, które towarzyszyły temu podstawowemu obiektowi, no są imponująco wielkie, tak bym to nawet określił. Bardzo dobrze, że są wspaniali nowi gospodarze takich obiektów, którzy potrafili nie tylko zadbać o to, żeby nie ulegały one dekapitalizacji, ale też, żeby służyły one dobrze na przykład gospodarce energetycznej naszego kraju. Widać tutaj na tych wszystkich obudowaniach, że co jakiś czas poprawiane są takie te wszystkie murki, że są kładzione opaski betonowe po to, żeby roślinność nie rozsadzała tych wszystkich ścianek. To jest piękne miejsce, a takim szczególnym, niewidocznym w tej chwili wspomnieniem o przeszłości jest nieco dalej stojąca ogromna wieżba, która prawdopodobnie niedługo swój żywot zakończy, ale wielkość jej pnia imponuje i przypomina, że stała ona wtedy, kiedy przed wielu, wielu laty zupełnie inaczej ta okolica wyglądała. Dzisiaj Bób po tych wszystkich ulewach, które tutaj gdzieś wyżej w górach miały miejsce, no jest potężnie zasilany wodą. Zresztą trudno się dziwić, jeżeli poprzez różne tam przegrody, jazy, wody z Bobru mogły zasilać chociażby takie miejsce jak młyn tutaj w Dębowym Gaju. To znaczy, że ta rzeka zawsze miała, oprócz tego, że potrafiła niszczyć, miała też bardzo pożyteczne znaczenie. Natomiast była to bardzo ważna linia rozgraniczająca obszar, który przylegał do Soboty z miejscem, gdzie są zabudowania Dębowego Gaju. I właśnie na tych polach tutaj dochodziło do starć w czasie walk w 1945 roku. Oczywiście, tak jak już wcześniej wspominałem o tym, ten obszar stał się takim terenem przyfrontowym i dopiero po jakichś takich już całkowitych klęskach niemieckich zaczęli się po prostu Niemcy stąd wycofywać, ale to miało miejsce już nie w czasie tych walk w lutym, w marcu, to był już właściwie maj, kiedy wiadomo było, że III Rzesza upada. Bardzo ciekawe są opisy tych bojów na tym terenie. Zresztą tutaj między innymi Niemcy używali takich dział Nashorn i to, co już wcześniej też mówiłem, pocisk wystrzelony z takiego działa pancernego z bardzo dużej odległości zniszczył radziecki tank. To była taka ciekawostka, którą często się podkreśla. Kiedy się zejdzie poniżej tego mostu, można zauważyć, że tutaj zostały filary dawne, na nich nadlano betonowe, jeszcze takie wyższe nieco miejsca, na nich położono most, który zastąpił dawny most, który tutaj wcześniej funkcjonował. Dziś Dębowy Gaj zamieszkuje niespełna 200 osób. Największą liczbę ludności wioska osiągnęła w 1871 roku. Zamieszkiwało ją wówczas prawie 570 mieszkańców.